Siemaneczko, siemeczki, ja jestem Salczka. W dzisiejszym odcinku powiem wam parę prostych trików, co zrobić, aby zarobić jakąś mamonkę właśnie na graniu Fortnite'a. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, to koniecznie zostawcie lajka w górę, suba tam na dole i wpadajcie na Instagrama, bo wiecie, ja zostałem Instagramerem. Mój Instagram to smalczyk.ety, wstawiłem tam fotkę, zresztą teraz widzicie ją zablurowaną, a ja bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania. Piątka! A więc dobra, w Fortnite aktualnie tak naprawdę możecie zarobić na dwóch rzeczach. Pierwszą będą earningi właśnie z turniej Fortnite'owych, a drugą będą earningi z wagerów. Ja postaram się przejrzeć tym dwóch rzeczom i zacznijmy sobie od earningów stricte właśnie z Fortnite'owych turniej. A więc dobra, przede wszystkim, jeżeli chcecie mieć jakikolwiek earning w Fortnite, musicie wiedzieć, że będzie to was kosztowało wiele godzin ciężkiej pracy, aby osiągnąć właśnie jakiś cel, który sobie wcześniej postawicie, czyli czy to wygranie, nie wiem, 1000 dolków, czy wygranie 200, czy nie, czy zostanie top tier pro. Po prostu musicie sobie założyć, że będzie to bardzo ciężkie, aczkolwiek da się to zrobić i przejdźmy sobie tutaj właśnie do jakichś tipów. A więc dobra, pierwszym tipem, który według mnie jest najważniejszy przy tym, abyśmy po prostu coś osiągnęli aktualnie w Fortnite, jest to, abyśmy po prostu dużo grali w grę i przy tym grali jakieś screamy. Takie screamy, które ja wam mogę polecić i myślę, że będą w miarę dobre na aktualną chwilę, to jeżeli chodzi o bezpłatne customy, to najlepszymi będą Elite Customs oraz EU Open i jest jeszcze jedna taka bardzo fajna stronka, na której macie codzienną drabinkę i macie tam do wygrania pieniądze właśnie grając te screamy. I uwaga, to nie jest sponsorowane, ale chcę wam pokazać tą stronkę, bo według mnie jest to jeden z lepszych aktualnie możliwości na zarobienie pieniędzy z Fortnite'a, jeżeli załóżmy nie jesteśmy totalnie top tierami w gierkę. Okej, a więc stronka ta to jest rematch.gg i tak, na tej stronce mamy taką zakładkę jak screams i tutaj codziennie, jak widzicie, mamy różne drabinki, w której pula nagród codzienna to jest mniej więcej 100 dolarów na trio i 100 dolarów na właśnie solo. I tak, tutaj mamy wszystkie detale, tutaj właśnie jakiś scoring, czyli tutaj punkty, które dostajemy. Ja tutaj wam się nie będę zagłębiał w tą stronkę, jak to działa. Tutaj macie mniej więcej price pool, może nie jest on duży, aczkolwiek jeżeli rzeczywiście chcecie spraktisować, to ja wam polecam jak najbardziej tutaj zagrać sobie takie screamki z ziomeczkami, bądź też tak jak mówiłem wcześniej, Elite Customy, bądź też EU Open Customy. Aczkolwiek jeszcze przejdźmy sobie do płatnych customów, ponieważ tam poziom jest lepszy, co za tym idzie, practice będzie też jeszcze lepszy. A jeżeli mówimy o płatnych screamach, na których poziom jest o wiele większy, to warto wyróżnić je z Veroxy, jak i też customy Benji Fishiego. Aby mieć dostęp do tych customów, to musicie kupić suba właśnie albo u Veroxa, albo u Benji Fishiego na Twitchu. Na przykład dla przykładu, customy Benji Fishiego nazywają się Fishy Customs, tam codziennie od godziny 10 rano są customy solo, duo, jak i też trio. Więc jest to jak najbardziej spoko. Aby właśnie dojść do takiego serwera, jak kupimy suba, musimy połączyć sobie naszego Discorda, po pierwsze z Twitchem i następnie w zakładkach Discorda mamy taką opcję jak połączenia i tam będzie właśnie do dołączenia serwer, tam u kogo kupiliśmy subka, następnie robimy weryfikację i gramy już totalne screamy. Tam grają już naprawdę lepsi ludzie, więc jeżeli wam zależy na tym, to ja wam polecam serdecznie i przejdźmy sobie do kolejnego sposobu, jak zrobić jakiś earning w Fortnite. A więc dobra, drugi sposób mówi nam o tym, że powinniśmy mieć jakąś rutynę treningu, abyśmy po prostu byli przystosowani do tego, co powinniśmy robić cały czas, aby po prostu progresować. I tak, w takiej rutynie powinny znaleźć się takie rzeczy jak trening aima, free build 1 na 1 z ziomkami, granie areny, czy też po prostu screamy, o których mówiłem wcześniej. I tak, jeżeli postawicie sobie jakiś cel, na przykład, nie wiem, codziennie gracie godzinę tego, godzinę tego, godzinę tego, to myślę, że wyjdzie to wam naprawdę spoko i po miesiącu zobaczycie właśnie różnicę waszego skilla, że podniesie się on o jakieś totalne 100%, więc ja wam polecam to serdecznie. Na początku najbardziej bym przez pierwszy miesiąc się skupił na aimie, aczkolwiek jeżeli nie macie jakiegoś pojęcia właśnie o treningach, aczkolwiek jeżeli nie macie totalnie pomysłu, jak taki trening mógłby wyglądać, to napiszcie w komentarzach, a ja postaram się nagrać dla was taki odcinek właśnie z najlepszej rozgrzewki możliwej w Fortnite'cie. I tutaj warto zauważyć, że taki trening nie może trwać po prostu jakieś 30 minut, a taki trening to musi być wielo po prostu godzinny, nie wiem, z 2-3-4 godziny takiego treningu, abyście po prostu byli przystosowani dobrze do gierki. I tutaj ważne, byczki, nie porzucajcie szkoły na rzecz Fortnite'a, bo to jest tylko gierka, zawsze może się skończyć, więc pamiętajcie o tej nauce. Ja wam od razu tego w 100% i przejdźmy sobie już do kolejnego sposobu. A więc dobra, sposób ostatni co do earningu stricte w Fortnite'cie będzie to znalezienie sobie dobrych duo partnerów, czy też trio partnerów. I tak, aby to zrobić, musicie się zapoznać koniecznie z moim odcinkiem, do którego link teraz macie w karcie, jak znaleźć duo. Te same porady odnoszą się do duo bądź też trio. Ja tutaj wam nie będę mówił, ponieważ tam macie bardziej rozpowiedziane i po prostu tutaj bym musiał powiedzieć ogólnikowo, a tam macie cały odcinek rozbudowany na ten temat, więc ja was tam zachęcam i przejdźmy sobie tutaj właśnie do wagerów, o których mówiłem już wcześniej.
I dobra, na sam początek zacznijmy sobie, co to są wadżery. Wadżery to jest granie 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 o jakieś pieniądze. Wiadomo, tutaj jeżeli jesteście poniżej 18 roku życia i po prostu nie macie jakiegoś dochodu, mnóstwo, ani po prostu nie jesteście szwami tej gry, ja wam to odradzam. Aczkolwiek jeżeli chcecie spróbować waszych sił, to dlaczego nie, aczkolwiek uważajcie, bo po prostu możecie stracić głupio pieniądze, jeżeli nie będziecie grali totalnie rozważnie. Zacznijcie sobie naprawdę od bardzo małych sum, sprawdźcie, czy jest to dla was, jak nie, to po prostu odpuśćcie sobie temat, abyście nie stracili głupio pieniędzy. A więc dobra, co to jest tak naprawdę wadżer? To jest po prostu gra o pieniądze, czyli tak, możemy zagrać wadżera sobie o jakąś kwotę, najpierw ustalacie sobie kwotę z jakimś ziomeczkiem, i potem po prostu gracie mapę, którą sobie wcześniej ustalicie. I tak, dajmy sobie jakiś przykład, jak to wygląda. Załóżmy, ja wpłacam sobie $0.5 i mówię ziomeczkowi: siema byku, nie masz na mnie szans, daję $0.5 na to. On mówi: okej, dobra. I gramy o $0.5. Jeżeli ja przegram, to wysyłam mojemu ziomeczkowi $0.5. Jeżeli on przegra, ja dostaję jego $0.5. Jest to dosyć proste, aczkolwiek tutaj też trzeba być mega dobrym mechanicznie i tak dalej, aby zarabiać na tym pieniądze. Aczkolwiek znam bardzo dużo osób, które po prostu też nie mają tego earningu stricte z Fortnite'a, a po prostu bardzo dobrze grają creative, ponieważ wadżery się gra przeważnie na boxach czy też realistikach, więc wystarczy, że creative opanujecie sobie w 100%, będziecie znali jakieś retake'i, inne spocone triki, które zresztą mogliście widzieć u mnie na kanale, i będziecie w stanie wygrywać jakieś kwoty. Tylko tutaj taka przestroga, pamiętajcie, że na tych wadżerach też nie macie ludzi, którzy po prostu są słabi w grze i oni naprawdę grają dobrze. Tak jak na przykład czasami mówicie mi, że ja jestem pro, to ci ludzie grają przeważnie lepiej ode mnie, bądź też na podobnym poziomie, więc naprawdę, jeżeli chcecie grać, to róbcie to ostrożnie i z głową. I teraz wam pokażę jakiś przykład właśnie, jak to mniej więcej wygląda. A więc dobra, takie wadżery możecie grać na różnych stronach, na przykład Rematch jest taką najbardziej popularną aktualnie i najbardziej legit, albo na Discordach, tylko uwaga, na Discordach nie macie gwarancji, że jak wygracie, ktoś wam prześle pieniądze, i na Rematchu grają też pro playerzy, więc też musicie na to uważać. I tak, wchodzicie sobie w mecze, tutaj przed chwilą sprawdzałem i minimalny depozyt na tej stronie jest to $5, więc jeżeli nie jesteście dobrzy, to radzę wam sobie najpierw po prostu pograć, sprogresujcie i ewentualnie wtedy spróbujcie tutaj swoich sił. I tak, tutaj możecie sobie zaznaczyć Open, tutaj wybieracie platformy, na której jesteście, czyli na przykład PC, chcecie zagrać 1 na 1 czy 2 na 2 z ziomkiem, załóżmy gramy 1 na 1, region oczywiście Europa i tutaj sobie wybieracie co chcecie. Ja tutaj wam nie będę tłumaczył, o co tutaj dokładnie chodzi, zajrzyjcie sobie po prostu tutaj jak chcecie w faku, tam macie wszystko wytłumaczone. I to w sumie tyle co do wadżerków. Znam naprawdę mnóstwo osób, którzy tak wygrali pieniądze, więc ja wam to też polecam, jeżeli jesteście naprawdę dobrzy mechanicznie w grze i chcecie spróbować waszych sił. I to w sumie tyle, więc jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to koniecznie strzelcie lajka w górę, zostawcie suba tam na dole. Napiszcie tam na dole w komentarzu, jak macie jakiś pomysł na ciekawy film i trzymajcie się, do następnych, na razie, piątka!